A teraz czas na pora. Ja pora przekroiłem po to, żeby umyć go. No i teraz, jeżeli chodzi o przygotowanie pora, poza tą częścią, to na razie odkładam. Mamy kilka metod przygotowywania. Pierwsza z nich to z francuska julienne, czyli siekanie w bardzo drobne słupki. Po pierwsze, ciach, układamy warstwa na warstwie, nie za dużo, elegancko. I teraz raz przy razie. Tutaj nie ma co się śpieszyć. Takie paseczki fantastycznie będą smakowały w surówce. Tutaj nie prędkość, a precyzja. Myk. Tutaj nie nakrawam go do końca. Przód, tył, przód, tył. Och, jak to pięknie chrupie i cudownie pachnie. No i teraz na koniec tej części nie wyrzucamy. Na koniec julienne, z boczku reszta. Na wierzch możemy położyć jakiś lekko wilgotny materiał, wtedy świeżość będzie utrzymywała się długo, ewentualnie ręcznik papierowy z odrobiną wody.